Ojcze, mamy wątpliwości co do twojego interesu. A, młodzi i głupi jesteście jeszcze. Pomóżcie mi wstać. Przyszłości w kaktusach. Nie. Jesteście w błędzie. Po pierwsze, spójrzcie na mnie. Jestem od was starszy. Jestem waszym ojcem. A wyglądam młodziej. Bo piję mleko z kaktusów. Od małego. Takiego. Poza tym, co jest na świecie teraz największym dobrem, najbardziej dającym pieniądze surowce? Komputery? Ropa. Dobrze. No ale kiedyś jak się to skończy, to co będzie dalej? Węgiel? No, węgiel. No ale jak się węgiel skończy, to co będzie na świecie? Drewno? No dobrze, ale drewno też się kiedyś skończy. No to co wtedy będzie najważniejsze? To może... ziemniaki? Że no ziemniaki może i też, no ale... no, co jeszcze? No, po ziemniakach jak się skończy... Ziemniaki i kartofle to jest to samo. Co jeszcze? Jabłka? Blisko, ale no, jest się blisko, coraz cieplej, no. Ale to się kiedyś skończy, kiedy zabraknie jabłek, kartofli. Banany? Zaraz. Czy chodzi ci ojcze o kaktusy? Właśnie, kaktusy. Kiedyś na świecie zabraknie ropy, złota, brylantów, diamentów, jabłek. Wszystkich rzeczy. Wtedy kto się okaże, że będzie miał najwięcej pieniędzy? My. Bo moja rodzina od lat inwestuje w kaktusy. Francesco. Zawsze ciebie lubiłem, bo przypominasz mi mnie, gdy byłem młody. To też przypomina mnie, gdy byłem młody, ale nie tak jak ty. Czy wiesz, że z kaktusów, z ich kształtu, które są zwierciadłem duszy, można wyczytać wiele mądrości? Francesco, spójrz na oto te kaktusy i powiedz mi, co one ci przypominają? No, przypominają mi... Nie. Nie, Francesco, przepraszam cię bardzo, wybrałem. Akurat złe kaktusy to nie ta odmiana. Przejdźmy może do innych. Nie wiem, czy wiesz, ale tak jak każdy człowiek ma swoją gwiazdę na niebie, tak każdy człowiek ma swojego kaktusa. Ten oto kaktus z rodziny Notokaktus Varasii wyrósł dokładnie w tym samym momencie, kiedy poczęła ciebie twoja matka. Spójrz, nawet jest do ciebie